Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam Państwa na informacje dnia. Powraca sprawa kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 w Warszawie. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji ma podjąć dziś decyzję dotyczącą przeszłości nieruchomości. Posiedzenie będzie niejawne i odbędzie się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ulica Poznańska 14 to nieruchomość, którą w 2013 roku przekazano w użytkowanie wieczyste na 99 lat spadkobiercy dawnych właścicieli, o czym informował stołeczny ratusz. Właścicieli reprezentował adwokat Robert N., a decyzję w imieniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc podpisał były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy Mrygoń. Kilka miesięcy po przekazaniu w użytkowanie wieczyste spadkobierca sprzedał spadek adwokatowi Robertowi N. i Januszowi Piecykowi. Według informacji medialnych mężczyźni sprzedali nieruchomość spółką Jowisz związanym z grupą Feniks w styczniu 2014 roku. Z kolei na początku sierpnia bieżącego roku miasto Warszawa złożyło wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie nabycia spadku. Poseł Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej, mówił wcześniej, że komisja będzie się starała wyjaśnić, dlaczego miasto wcześniej nie złożyło wniosku, że Skarb Państwa powinien być spadkobiercą. Sprawa kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 była już poruszana na posiedzeniu komisji pod koniec sierpnia. Wówczas mieszkańcy kamienicy zeznali m.in., że prokuratura odrzuciła ich zawiadomienie o nieprawidłowościach w postępowaniu spadkowym, a miasto nie oferowało pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia lokali. Podczas wypadków czy akcji ratowniczych policjanci, strażacy, ale także pracownicy pogotowia ratunkowego często mają problem z ustaleniem kontaktu do osoby bądź osób bliskich poszkodowanych. Sięgają wówczas po telefon potrzebującego pomocy, aby skontaktować się z jego rodziną. Właśnie w tym celu wymyślono hasło ICE – zapisanie kontaktu do osoby, która będzie mogła udzielić informacji na temat naszego stanu zdrowia jako ICE przyspiesza pracę służb. ICE to skrót od angielskiego zwrotu In Case of Emergency. W polskim tłumaczeniu oznacza to w razie wypadku bądź też w nagłym wypadku. Taki zwrot powinien znaleźć się w każdym telefonie. Często ratownicy medyczni, którzy przyjeżdżają na miejsce wypadku czy innego zdarzenia, nie mogą się porozumieć z samą osobą. Dlatego też taki kontakt jest potrzebny do kogoś, kto podałby potrzebne informacje, na przykład jakie leki zażywa, na co jest uczulony. Mówi Krzysztof Piekarek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Zapisanie kontaktu do osoby, która będzie mogła udzielić informacji na temat naszego stanu zdrowia, jako ICE ułatwia i przyspiesza pracę służb. W wielu przypadkach takie ustawienie może uratować nasze życie, bo podczas wypadków czas odgrywa ogromną rolę. Kontakt ICE sprawia, że ratownik nie musi zastanawiać, kto może mieć największą wiedzę na temat naszego zdrowia? Kto powinien być wskazany jako ICE? To muszą być osoby, które wiedzą dużo o danej osobie chorej. Z tym, że z drugiej strony nie powinna to też być osoba, z którą bardzo często przebywamy czy podróżujemy. To powinna być osoba, która dużo wie o nas, ale niekoniecznie przybywa cały czas z nami. Jednocześnie przypominamy, że od 1991 roku w całej Europie obowiązuje numer alarmowy 112. Pod taki numer dzwonimy, kiedy nasze życie jest zagrożone. To jest numer alarmowy ratujący życie i zdrowie ludzkie. Także jeżeli komuś zagraża po prostu to zdrowie bądź życie, jeżeli jest naprawdę chory i potrzebuje nagle pogotowia, bądź policji, bądź straży pożarnej, my oczywiście niesiemy pomoc i staramy się jak najszybciej powiadamiać odpowiednie służby. Tłumaczy Jolanta Schulz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. W minionym roku do Centrów Powiadamiania Ratunkowego dzwoniono ponad 19 milionów razy. W Polsce działa 17 takich centrów. W Warszawie odbędzie się dziś uroczystość wręczenia odznaczeń imienia Antoniny i Jana Żabińskich dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, ale ze względów formalnych nie otrzymali wyróżnień od Yad Vashem. Nagrody po raz pierwszy wręczono w zeszłym roku. Odznaczenia zostaną wręczone na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. To tam małżeństwo Żabińskich w latach 1943-1945 uratowało około 300 osób. W zbombardowanym w czasie wojny zoo ukrywano Żydów różnego pochodzenia, zarówno przedstawicieli inteligencji, jak i tych wywodzących się z prostych rodzin. Odznaczenia przyznawane są przez międzynarodową organizację From the Depths. W dzisiejszej uroczystości wezmą udział odznaczeni tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rabini z Polski oraz Izraela, delegacja czterech kongresmenów ze Stanów Zjednoczonych,
wicemarszałek Knesetu, polscy oraz międzynarodowi parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz organizacji pozarządowych. W 1965 roku Instytut Yad Vashem przyznał Żabińskim tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów, upamiętniono także w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Głównym obiektem kaplicy są tablice pamięci, które stanowią oddanie hołdu cichym bohaterom ratującym Żydów i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Na każdej z nich umieszczone jest imię i nazwisko osoby niosącej pomoc ludności żydowskiej. Pośród tablic pamięci widnieje napis zaczerpnięty z Ewangelii świętego Jana: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Prezydent Andrzej Duda wyruszy dziś z Polski do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Prezydentowi towarzyszyć będą m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, a także minister środowiska profesor Jan Szyszko. Choć do Nowego Jorku prezydent wyrusza już dzisiaj, to jednak debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpocznie się jutro. Andrzej Duda odbędzie też szereg spotkań bilateralnych oraz wygłosi swoje przemówienie. Przed rokiem prezydent nawiązywał do głównego tematu sesji, jakim były duże ruchy migrantów i uchodźców. Wielkie migracje społeczne wymagają od polityków bardzo odpowiedzialnego postępowania. Przed rokiem prezydent przypomniał, że w wielu miejscach na świecie wolność jest skrępowana opresyjnym systemem politycznym. Godność człowieka narusza się nawet poprzez łamanie nawet najbardziej podstawowych praw. Prezydent Polski upomniał się też o prześladowanych chrześcijan. Nie możemy milczeć wobec cierpienia chrześcijan mordowanych w imię religijnego fanatyzmu. Świat musi odpowiedzieć na poszerzające się zjawisko religijnego ludobójstwa. W tym roku Andrzejowi Dudzie towarzyszyć będzie minister środowiska. Profesor Jan Szyszko będzie bowiem prezydentem podczas konferencji klimatycznej organizowanej w Katowicach. Polska będzie organizatorem 24. konferencji stron konwencji klimatycznej, na której mają zapaść decyzje co do działań zmierzających do realizacji tej polityki do końca obecnego wieku, a więc sprawa jest niezwykle istotna i tam pan prezydent będzie reprezentował Polskę. W Nowym Jorku jest już także minister spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski będzie dziś rozmawiał z szefami MSZ Szwecji i Ukrainy o konflikcie w Donbasie i utrzymaniu tej sprawy w agendzie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister Waszczykowski będzie również uczestniczył w spotkaniu wysokiego szczebla w sprawie reformy ONZ pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Budapeszcie odsłonięto pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Monument stanął w dzielnicy Czepel z okazji przypadającej 14 września 70. rocznicy urodzin kapłana zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. Na pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki znajduje się napis w języku polskim i węgierskim: zło dobrem zwyciężaj. Słowa te wielokrotnie powtarzał błogosławiony kapelan Solidarności. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wraz z duchowieństwem złożyli kwiaty i zapalili znicze także przed znajdującą się w innym miejscu dzielnicy tablicą poświęconą księdzu Popiełuszce. Czepel to tradycyjna dzielnica robotnicza. Ksiądz Jerzy ma tam także swoją ulicę. Poświęcono mu również dzwonnicę. W ubiegłym roku w innej dzielnicy Budapesztu, Obuda Bekaszmegier, powstał skwer błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Umieszczono tam pomnik w formie kamieni tworzących różaniec. Na nich wyryte zostały cytaty z przemówień księdza Jerzego Popiełuszki. Kapłan w trudnych czasach głosił światu Chrystusa. Był duchowym przywódcą Solidarności, duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. W kościele na warszawskim Żoliborzu organizował msze święte za ojczyznę. To właśnie przy tym kościele znajduje się grób błogosławionego kapłana. 19 października 1984 roku oficerowie SB z 4 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po porwaniu i brutalnym pobiciu kapłana wrzucili go do Wisły na Tamie koło Włocławka. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Powstał nowy traktat opisujący przyszłą współpracę Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Tym razem dokument ten skupia się na regulowaniu współpracy wymiaru sprawiedliwości
oraz opisuje koordynację działań przeciwko terroryzmowi prowadzonych między tym krajem a wspólnotą. Brytyjski rząd już wyraził chęć podpisania tego dokumentu. W referendum przeprowadzonym w czerwcu 2016 roku Brytyjczycy zadecydowali: chcemy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 29 marca rozpoczęła się procedura opuszczenia europejskiej wspólnoty przez ten kraj. Obecnie jednak brytyjski rząd deklaruje chęć prowadzenia współpracy z Unią, m.in. w zakresie działań przeciwko terroryzmowi i współpracy wymiaru sprawiedliwości. Nowo podpisany traktat miałby nakreślić ramy przyszłej kooperacji po Brexicie w tym zakresie, a także zapewnić, iż dotychczasowa współpraca, m.in. w zakresie wymiany danych o osobach poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, zostanie zachowana i rozszerzona. Brytyjskie Ministerstwo do Spraw Wyjścia z Unii Europejskiej zaznaczyło, że Wielka Brytania w obliczu narastających zagrożeń ponadgranicznych chce kontynuacji i intensyfikacji współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jest to reakcja na m.in. zamach w londyńskim metrze, do którego doszło w miniony piątek i w wyniku którego około 30 osób zostało rannych. Traktat o regulowaniu współpracy wymiaru sprawiedliwości oraz o koordynacji działań przeciwko terroryzmowi będzie już 13. dokumentem rządu londyńskiego, mającym nakreślić ramy przyszłej współpracy po Brexicie. Dokument ma zostać opublikowany w całości dziś we wczesnych godzinach popołudniowych. Silne nawałnice wciąż zbierają swoje żniwo. W zachodniej części Rumunii niebezpieczny żywioł pozbawił życia co najmniej 8 osób. Wiatr osiągający w porywach do 100 km na godzinę zrywał dachy, wyrywał drzewa i przewracał słupy energetyczne. We Francji władze kraju wydały ostrzeżenie przed huraganem, który dziś lub jutro może uderzyć w należące do Francji wyspy Gwadelupa i Martynika. Harvey, Irma, a teraz Maria. Kolejny huragan, który sieje spustoszenie i niszczy wszystko, co stanie mu na drodze. Amerykańskie Krajowe Centrum do Spraw Huraganów zakwalifikowało go do pierwszej kategorii w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. W porywach osiąga do 120 km na godzinę. Francuskie władze wydały ostrzeżenie. Karaibskie wyspy należące do tego kraju, Gwadelupa i Martynika, mogą stać się jego celem. Dla mieszkańców będzie to kolejna próba zmierzenia się z żywiołem, gdyż jeszcze niedawno tereny te zaatakował huragan Irma. Zagrożenie trzeba traktować poważnie, gdyż istnieją obawy, że w okolicach wysp Maria stanie się huraganem trzeciego stopnia. Mieszkańcy zostali wezwani do ewakuacji. Nawałnice atakują nadal także Europę. W wyniku silnego wiatru, który przeszedł przez zachodnią część Rumunii, zginęło 8 osób, a 67 zostało rannych. Ucierpiały domy, szkoły i szpitale, z których wiatr pozrywał dachy. Uszkodzonych jest wiele samochodów i linii energetycznych. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach lub o znalezienie innego schronienia. Burzowa pogoda nastąpiła w Rumunii po wielu dniach upałów. Kończymy informacje dnia, ale zapraszam Państwa do pozostania jeszcze razem z nami. Kolejne wiadomości po godzinie 12. Do zobaczenia.